synek, przetestowaliśmy teraz system. Jak będę wychodził gdzieś, na stacji benzynowej czy coś gdzieś, to robisz co? Klik, żeby nikt nie otworzył drzwi i nie zajebał. Są takie przypadki, kurwa, na YouTubie. Gdzieś, kurwa, podjeżdża babka zatankować, a z drugiej strony wysiada babka, a z drugiej strony drzwi, kurwa, cygan otwiera drzwi, kurwa, i zapierdala torbę i spierdala, wskakuje w swoje auto i rura. No, jak tak będę robił, to nikt nie spierdoli. Bo zanim nawet by otworzył, to mnie już byś wrócił. No wiesz, a nie, to nie otworzył, bo wtedy by się zorientował, że ty jesteś w środku, ale wiesz, to różnie bywa. Kurwa jebane, pierdolona apteka tam, kurwa, tłum ludzi, kurwa. A no, dawaj, Czesiu. Co się dziwisz, jak w telewizjach same, kurwa, reklamy. Same, kurwa, reklamy leków, no to gdzie jest najwięcej ludzi? W aptekach, kurwa. I kupuj truciznę, kurwa. Zobaczymy, może gdzieś jeszcze jest apteka. Pokazywał swoje blizny, a także strzaskany miecz i hełm, który nosił w swojej torbie razem z chlebem. Wreszcie, kiedy poczuł się już stary i nieco zmęczony wojennym rzemiosłem, postanowił zostać pątnikiem. Pielgrzymował od jednego świętego miejsca do drugiego. Taki był wytrwały. Nie starczyło mu palców u rąk i nóg, żeby wymienić wszystkie swoje cnoty. Przechwalał się też, że jego dusza tuż po śmierci od razu znajdzie się miejsce. Nie widział innej możliwości. Uważał się za najpobożniejszego człowieka na świecie. Kręcili ludzie głowami, bo takiego pyszałka dawno. Następnego ranka postanowił zamówić śniadanie.